A właśnie, bo tutaj się stała pewna akcja, gdyż Darek bał się podejść do Disa. O co tak tu jak chodzi? Nie wiem, tak losowo jakoś zawrócił napięcie, jak tu przechodził. Może on myśli, że ja jestem z tym, co tam na backstage'u, ale ja nie, jestem spokojny chłopak, normalny, krakowski ale spokój. Ale wiesz, to już się nagrywa, więc można już się bić. Jak są kamery wyłączone, to nie polecam. Że można się bić pod content, tak? Tak, dokładnie. Ty hieno dziennikarska. Ja mam tutaj od dziennikarskich ciupię już od dłuższego czasu. O, siema Darek. Jest jednak, jest. Jednak przyszedł, nawet chciał przed kamerą przejść, ale chciał w ostatniej chwili się... No słuchaj. Czyli jednak to był przypadek. Jednak to był trzeba przypadek. Trzeba mu to oddać. Albo może musiał to przemyśleć. Musiał to przemyśleć, tak. No słuchaj, Darek dzisiaj się przebrał za nie wiem kogo w zasadzie, to jest chyba szaoliński strój. A, no i myślisz, że dołoży mu to plus 10 czy do dołoży? Umiejętności? Tak, dołoży mu. Czy to ten strój dołoży mu plus 10 do umiejętności, bo jednak nie no, Shaolin nie, jest... na walce nie będzie miał inny strój, dołoży mu bez tego stroju. Myślisz? Nie no, myślę, że nie pomoże tutaj strój. Zdenerwował cię delikatnie na tym face to face? Nie! Naruszając twoją nietykalność cielesną. O, to tak! Nietykalności cielesnej się nie narusza. Szczególnie grzywy, no kurwa. Unboxing trzeba to miał być special dla widzów, nie można robić polstartu. To stary, tak jakbyś ktoś najlepszy film zespoilerował. Miał być unboxing czoła na 170 koła na Instagramie, tak? Nie, na milion, no to co... na milion, no co nie, tak no na 170, ja jestem skromny chłopak, wiesz, mam 130, jak będzie 170, jest unboxing czoła. No stary, tak jakby ci ktoś, kurwa, nie wiem, jakiś fajny serial z Netflixa zespoilerował. No nie można tak, nie można, to się nie godzi. Ja myślę, że to jest content na inny w ogóle... portal płatny. Mówiłem, hiena dziennikarska, wie jak robić hajs. To jest marketing wszystko. Miałem się coś pytać. Aha, właśnie, dawaj. Podobno jesteście z Adrianem Polakiem w jednym teamie jutro. Stary, mamy takie same koszulki fioletowe, no normalnie. Normalnie. Czyli 2x2. Darek tak. I Natan kontra Polak tak. I Disu. Normalnie, no a to nie ogłosili tego jeszcze? O ja pierdolę, ale lik teraz poszedł. O nie, wygadałem. Stary, znowu, o nie, znowu nie, film. Nie. No i o czym by tu jeszcze więcej rozmawiać? No słuchaj, no co, jutro będzie waleczka, będzie fajna. To mnie nie obchodzi. Dobrze, podoba mi się to. No nie wiem, no pytaj, zadaj mi trudne tak, pytanie. Gdybym był mną, to co byś siebie zapytał? Gdybym był tobą, o co bym siebie zapytał? No właśnie. Kurwa, jak to jest być tak zajebistym influencerem? Tworzyć tak porywający content na YouTubie i skąd ty bierzesz na to wszystko pomysły i pieniądze, Norbert? Jak to jest być tobą? A ja bym wtedy odpowiedział, Adam, jest ze mną, jest bardzo trudno jest być przejebanym kotem. Okej, myślałem, że gadam z Mr. Beastem, który kopiuje czajnika i friza, ale... Nie, ja mam swoje kreatywne pomysły, ja nie kopiuję. No, żebyś lewego prostego się nakopiował od Conora McGregora i tam Jona Jonesa. Oby, nie zapeszam, nie dziękuję, natomiast wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do samego końca zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i trzymajcie się ciepło. Do jutra. Cześć!